Witajcie kochani, tu Adrianna! Jak widzicie, mój makijaż jest dzisiaj troszeczkę niedokończony. Mam niezrobione oczy, niezrobione usta, a to dlatego, że będziemy dzisiaj testowali dziwne kosmetyki i dziwne gadżety z drogerii Rossmann. Film niesponsorowany, oczywiście. Co sądzicie o mojej fryzurze? To mam taki uhuu, warkoczyk. Jeżeli także zastanawiacie się, czemu siedzę w swetrze, mimo że jest środek lata, to dzisiaj u mnie pada deszcz, w mieszkaniu jest bardzo zimno, więc nie oceniajcie mnie za to. Tak więc ja już nie gadam, przechodzę do filmu, zostawcie mi kciuka w górę, jeżeli ten film Wam się spodoba, zasubskrybujcie kanał, a my ruszamy! Najbardziej wykańcza mnie fakt, że mam takie gołe oczy, takie niepokryte żadnym cieniem. Więc zacznijmy od tego i znalazłam dwa bardzo ciekawe produkty. Jest to bodajże nowość z marki Bourjois, czyli samo nakładające się cienie, które za jednym przesunięciem po oku robią nam cały makijaż. Jak mówiłam, teraz kupiłam je w drogerii Rossmann, były akurat na przecenie i zapłaciłam za nie 37 zł za jeden, ale bez przeceny były naprawdę drogie, bo kosztowały coś około 60 zł, czyli to jest naprawdę dużo. Jak za produkt, który może się nie sprawdzić? Mam dwa kolory, jeden to jest różowy, jeden to brązowy. Szczerze powiedziawszy, bardziej podoba mi się ten różowy, ale spróbujemy dwa. Bo wiecie, może się tak zdarzyć, że jeden kolor będzie słabo działał, a drugi będzie wyglądał super. Instant Smoky Look. Sprawdzimy to. Zacznijmy może od koloru różowego. Bardziej mi się podoba. Wydaje mi się, że chyba bardziej będzie pasował mi do swetra. Albo nie. Otwieramy. Tutaj w środku znajduje się nasz produkt. Jeżeli mam być szczera, to nie jest go jakoś tak bardzo dużo. Więcej tutaj miejsca zajmuje tak naprawdę to gigantyczne opakowanie, a produkt jest niewielki. I tu mamy ten nasz stempelek. Instrukcja obsługi mówi, że to się rusza. Aha, dobra. Możemy to zgiąć. Super. Już wiem, za co płacimy to 60 zł. Według instrukcji mamy wyjąć ten stempelek, zrobione, poruszać kilka razy po tym cieniu, następnie przyłożyć do oka i przejechać. I podobno makijaż ma być skończony. Mamy tutaj taki ciemny róż, prawie wpadający w brąz, tutaj taki brąz przypominający kawę latte i jasny róż. Taki jasny róż z połyskiem. Wydaje mi się, że raczej powinno być odwrotnie, chyba raczej jasne powinno być tu, potem ciemniejsze i tutaj najciemniejsze, ale wiecie, ja mogę się nie znać, tak więc po prostu wmoczę to w tym. Okej, przesuwam kilka razy tym stempelkiem, zobaczymy, czy w ogóle będzie jakiś kolor. No, taki delikatny jest. Sprawdźmy może na początku na dłoni, więc przejeżdżam. O, coś tam jest, jakieś paski. Okej, robimy test na oczach, przejeżdżam. Trochę sobie tutaj strzepię ten pędzelek i przejadę teraz po oczach, więc zacznę od początku. Mam, jest. I przejeżdżam. I wygląda to... dziwnie! Czy ja nie umiem tego zrobić? Czy ja po prostu może nie mam oka do tego? Staram się tutaj, wiecie, podmalować to, pojeździć tym stempelkiem, zobaczyć, czy cokolwiek tutaj to zmieni. No, no u mnie wygląda to tak, że tutaj mam jasne, tutaj przy oku coś mam, przy linii rzęs, natomiast tutaj na środku to nic mi nie zostawiło koloru. Rozsmaruję to sobie, może jeszcze raz spróbujemy. Strasznie mało tego na oczach zostaje, kompletnie tego nie widać. To jest przez mój kształt oka, czy to słabo naciska, nie wiem, teraz spróbuję nacisnąć mocniej. Teraz może widać troszeczkę bardziej, ale mam wrażenie, że to dlatego, że już wcześniej rozsmarowywałam. Raczej wygląda to średnio. To już zamiast wydawać 60 zł na ten produkt, wolałabym wziąć jeden różowy cień, po prostu pomaczać w nim palcem i samemu posmarować sobie na oku, bo tutaj i tak to jest taki efekt jednego koloru. Więc no jak dla mnie troszeczkę bez sensu. Nie wiem, może to tylko ten odcień jest dość delikatny, więc sprawdźmy sobie ten brązowy kolor. To jest śmieszne, zobaczcie, tutaj to stoi, tak? Potem robimy up i zamykamy. Pomyśleli. Dobra, sprawdzimy sobie tą drugą wersję, tą ciemniejszą. Otwórz się. A, dobra, tutaj jest zabezpieczenie. jeżeli mam być szczera, to te odcienie są nieładne. Dlatego, że tutaj, nie wiem czy widzicie, to jest taki zgniły zielony. Tutaj to wszystko się świeci. Wydaje mi się, że to wygląda jak cienie z 2000 roku. W sensie raczej teraz już się tak ludzie nie malują. Używają innych kolorów, a także jak mówiłam, no troszeczkę inne jest to ułożenie cieni. Raczej no na dole jest jasny, a później przechodzi w ciemny, a nie jak tutaj, że jest ciemny
jaśniejszy i najjaśniejszy. Raczej już się tak nie robi. Jak mówię, te kolory też mi się nie do końca podobają, no bo są zielono-złote, ale okej. Chociaż może będą bardziej widoczne, więc przejechałam, przejadę jeszcze bardziej, bo widzę, że nie wszystko tutaj się odcisnęło dobrze. Jeszcze bardziej. Okej, dobra. Mam to nałożone. I teraz sobie namaluję to coś na drugim oku. Więc przykładam, odciskam i przejeżdżam. No, tu już jest troszkę lepiej. Tak to wygląda na tym oku. No, wygląda to trochę lepiej, jeżeli chodzi o ten produkt, bo w ogóle to coś zostawił. Natomiast moim zdaniem wygląda to mega źle, jeżeli chodzi o nałożenie cieni. No, zobaczcie, tutaj jest jasne, jaśniejsze, ciemniejsze, to w ogóle są jakieś paski. Teraz raczej chyba powinno się robić makijaż tak, żeby to wszystko delikatnie przez siebie przechodziło, a nie po prostu kreski. No ale od biedy można to ręką rozsmarować i dać jakiś taki efekt smoky i delikatnego przejścia. Tutaj to wygląda chyba lepiej, bo te kolory są bardziej napigmentowane, ale ogólnie dla mnie jest to słabe. Więc jeżeli mam być szczera, są to bardzo drogie produkty, 60 zł, kiedy nie ma promocji za ten jeden produkt i za coś takiego, co utworzyło mi na oczach, to jest naprawdę bardzo dużo. To jest za dużo. A produkty są raczej średnie. Super by było, gdyby taki idealny produkt istniał, że po prostu bierzemy, przyjeżdżamy tym stempelkiem, robimy tak, no i mamy gotowy makijaż, ale najwyraźniej świat nie jest taki prosty i wygodny, musimy się namęczyć. Byłoby super, gdyby coś takiego istniało. Ja czekam na taki produkt, ale to chyba nie jest jeden z nich. Nie będę się bawiła w numerki, powiem Wam po prostu, czy polecam, czy nie polecam i w tym przypadku nie polecam. Ale teraz wyglądam dziwnie. Tu mam różowe, tu mam złote. Okej, starłam tamte cienie, żeby nie wyglądać dziwnie i przechodzimy do drugiego produktu i jest to maskara, ale bardzo dziwna maskara, ponieważ wyglądająca tak. W moim Rossmanie natrafiłam na całe stoisko produktów wyglądających właśnie w taki dziwny sposób. Były eyelinery w ten sposób zapakowane, były cienie do oczu, były pomadki, szminki, ale była także maskara. Ja się zastanawiam, jak? W sensie nie rozumiem, tam w środku jest tusz, który mamy wycisnąć sobie, użyć szczoteczki i tak nałożyć na oczy? O to chodzi? Czarna maskara do rzęs zwiększająca optycznie ich objętość, specjalna formuła odporna na wodę, pot i sebum, jest jednocześnie łatwa do zmycia. To brzmi po prostu jak raj. Widzę z tyłu jakieś znaczki. Wydaje mi się, że są to napisy po koreańsku, więc chyba jest to produkt koreański. Tak więc okej, no wyciskamy to, zobaczymy w jaki sposób ja mam to użyć. Tak więc otwieram i zobaczymy... Co? Aha! Czyli tutaj jest szczoteczka? A to w takim razie gdzie jest ten produkt? Ona nie jest pokryta produktem? Nie no, spójrzcie, trochę jest. Nie, no to trzeba może wycisnąć bardziej. Strasznie, strasznie dziwny ten produkt. Jeszcze z taką maskarą nigdy się nie spotkałam. No wiecie, zawsze spotykałam się po prostu z tymi maskarami w tubce, a nie w czymś takim. No ale sprawdźmy. Dobra, no to tam ponaciskam. Zobaczymy, czy ta maskara w ogóle się nałoży na tą szczoteczkę. Okej, otwieram i... Ua. Jest, ale teraz jest jej zdecydowanie za dużo. Spójrzcie, wcześniej nic nie było, a teraz jest nią cała umazana. Problem tej maskary jest taki, że kiedy wyjmujecie maskarę z klasycznej tubki, to tam na zewnątrz jest taki jakby odsysacz tej maskary, więc tak zabiera za dużo tego produktu, a tu czegoś takiego nie ma. Po prostu ten produkt tak wychodzi i coraz, coraz więcej się go nakłada. Nie, może sama ścisnę tam ręką, żeby to odsączyć? Okej, powiedzmy. Sprawdźmy sobie, jak ta maskara podziała. Wiecie, no to jest ciekawe, na pewno bardzo interesujące opakowanie, natomiast troszeczkę to jest wymyślanie koła na nowo i kombinowanie. Nakładam, nakłada się normalnie, nie zostawia żadnych większych grudek, nie wydaje mi się, żeby tego produktu nakładało się za dużo, więc na razie no, nie stanowi to opakowanie jakiegoś wielkiego problemu. Muszę powiedzieć, że bardzo ładnie wydłuża rzęsy, nie skleja ich, wyglądają bardzo lekko i naturalnie. Jak na razie mi się bardzo podoba. Spójrzcie, tak wygląda moje jedno pomalowane oko. Wydaje mi się, że całkiem ładnie ta maskara pomalowała te rzęsy. Są zdecydowanie wydłużone, ale także nie są obciążone. Wyglądają bardzo naturalnie. Wyglądają po prostu jakbym miała takie długie, piękne rzęsy. I rzęsy pomalowane. Powiem Wam, że jestem naprawdę z tej maskary zadowolona. Myślałam po prostu, że to jest przesada, wymyślanie, po co komu taki produkt. No jak mówiłam, wymyślanie koła na nowo. Ale produkt okazał się być bardzo fajny. W sumie jest ciekawie zapakowany. Jeżeli Wam się podoba efekt, chcecie takie wydłużone,
zadbane, delikatne rzęsy bez grudek, no to polecam. Wydaje mi się, że produkt się sprawdził i daję mu moje polecenie. I ostatni produkt z kosmetyków. Mam już zrobione oczy, ale jeszcze nie mam zrobionych ust. I będzie to kolejny produkt marki Bourjois. Widać, że marka Bourjois lubi się bawić w takie, no, trochę zabawki do makijażu, jakby na to nie patrzeć. I tym razem przetestujemy sobie pomadkę, która ma dwa kolory, która ma na naszych ustach stworzyć efekt ombre. Ja wybrałam pomadkę w jasnym odcieniu, to jest taki jasny róż z ciemniejszym po brzegu. Natomiast było też jeszcze kilka innych do wyboru, ale były to wszystko kolory mniej więcej podobne, wszystkie oscylujące w granicach właśnie różu. Sprawdzam właśnie cenę tego produktu, bo nie pamiętam. W Rossmanie ten produkt jest za 41 zł, a ja kupiłam go na promocji za 23, więc no naprawdę dobrze, że trafiłam na promocję. Natomiast w cenie regularnej jest zabójczo drogi. No i zobaczmy, czy w ogóle się sprawdzi. Tak więc ja nakładam na usta. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Ciężko się nakłada, bo ładnie nakłada się ten obrys, ale nie widzę tego koloru w środku. Chyba za delikatne. Widzicie, to wygląda tak, jakbym miała obrys, ale nie miała tych ust uzupełnionych, bo ten kolor w środku jest taki jaśniutki. Próbuję go dołożyć, ale średnio zakrywa mój kolor ust. Próbuję mocniej ten produkt po prostu przyciskać. A produkt mam nałożony. Szczerze powiedziawszy, to po nałożeniu nie za bardzo widać tej różnicy, że w środku jest jaśniej, na zewnątrz ciemniej. Jakby to ma tak bardziej nasze usta zaznaczyć i spowodować, że będą wydawały się większe. W sensie pomadka jest ładna, kolor jest ciekawy, jeżeli Wam się taki podoba, to oczywiście idźcie, kupujcie, natomiast no nie wiem, czy gadam i miałam oczywiście pomadkę na zębach, jak zwykle. Nie wiem, czy koniecznie warto go kupić tylko ze względu na tą jego ombre funkcję, bo jak mówię, jest średnio widoczna. Jak się przyjrzymy z bliska, to tak, jesteśmy w stanie to zauważyć, ale z daleka nie ma szans. Szczególnie, że także w ciągu dnia zrobimy i wtedy ten kolor się już pomiesza, więc kompletnie będzie to tak naprawdę bez znaczenia. Tak więc sztywcik fajny, ładny kolor, ale czy kupiłabym go ze względu na tą opcję? Nie! Moim zdaniem cena też jest bardzo duża, 44 zł za po prostu pomadkę nawilżającą, to jest bardzo dużo, więc jeżeli miałabym wybrać i powiedzieć, czy Wam polecam, czy nie polecam, to niestety powiedziałabym, że nie polecam. Przejdźmy teraz może do naszych dwóch gadżetów. Jeden z nich to produkt, który mnie bardzo zainteresował, czyli atomizer, do którego mamy podobno przelać nasze perfumy i spowodować, że nie będziemy musieli za sobą ciągnąć całego flakonika perfum, nosić go w torebce, bać się, że nam się zbije, że ktoś nam ukradnie. W sumie kto by kradł perfumy? No po prostu chodzi o rzecz, która zajmuje dużo mniej miejsca. Zapłaciłam za ten produkt 12 zł, czyli powiedzmy, że to nie jest dużo, naprawdę jest okej. I sprawdźmy teraz, czy rzeczywiście ten produkt da się tutaj przelać i jak się go będzie używało. No zdecydowanie produkt jest niewielki. Te moje perfumy też nie są duże, ale wiecie, są szerokie, zajmują dużo miejsca, a to wygląda po prostu jak wydłużona pomadka. Tak więc z instrukcji obsługi wynika, że mamy zdjąć główkę naszych perfum. O, to coś. A następnie po prostu umieścić to tu i naciskać, tak? Wow! Tam to rzeczywiście się napełnia. Widzę tutaj kropelki. Nie wiem, czy jesteście to w stanie zauważyć, ale tak. I chyba wypełnia się perfumami. Ej, super. W sumie nie wiedziałam, że to napełnianie będzie takie proste, bo zawsze mi się wydawało, że tego typu produkty są niesamowicie skomplikowane. A tu wielki plus, bo jest super, super proste. Czy teraz te perfumy działają po tym, jak zdjęłam ten kapturek? Tak. Działają. Zaraz się tutaj od nich uduszę. Jaki alkohol. Dobra, mamy troszeczkę perfum w tym atomizerze i teraz spróbujemy. Zobaczymy, czy rzeczywiście wypsiknie te perfumy i w jaki sposób, więc naciskam. Na razie chyba pompeczka musi zacząć działać. O! Działa! Pryska normalnie. Ba, trochę za dużo. Pryska takim mocnym strumieniem, ale jest okej. Okay. Powiem Wam, że bardzo fajna rzecz w ogóle na wakacje, żeby nie brać całego flakonika perfum, ale też słuchajcie, to torebki. Tu jest napisane, że starczy na 50 rozpylań, więc to jest naprawdę dużo, a poza tym jest akceptowany na pokładzie samolotu, więc super. To jest też super do torebki, bo wiecie, jak macie małą torebkę, kopertówkę, jedziecie na jakieś wesele, na studniówkę, czy na jakiś bal, czy ktoś chodzi na bale, to jeżeli chcemy się odświeżyć, zaaplikować perfumę, no to zabieranie całego flakonika to trochę słabo, poza tym flakoniki perfum są także ciężkie. To jest naprawdę leciusieńkie, to jest wykonane z leciusieńkiego plastiku, więc naprawdę to nie doda wagi ani nie zajmuje dużo miejsca. Także polecam, nie spodziewałam się, że ten gadżet będzie taki ciekawy. Bardzo mi
się podoba. Daję Wam oczywiście na niego wielkie polecenia. I ostatni produkt, jaki sobie sprawdzimy, to takie fajne coś. A mianowicie jest to głośnik do słuchania pod prysznicem. Zawsze chciałam mieć coś takiego. Będąc w Rossmanie, zajrzałam na to stoisko z takimi elektronicznymi produktami i mówię... Bo wiecie, jak ustawicie gdzieś telefon w łazience, na pracę, to czasem słychać, czasem nie słychać. Niektóre są piosenki cisze, niektóre głośniejsze, niektóre filmiki na YouTubie są cisze, niektóre głośniejsze. Nie lubię brać telefonu pod prysznic, nie umiem tego tworzyć. I chciałabym zobaczyć, czy to będzie działało, jak będzie działało i czy w ogóle będzie wodoodporne. I jaka będzie jakość dźwięku? Mamy taki głośniczek, jest dość ładny, był jeszcze w wersji czarnej. Mamy taką przystawkę, którą chyba przystawiam sobie do prysznica. A także mamy kabel. Po co ten kabel? Ten kabel się gdzieś tutaj wsadza? A, tutaj chyba po to, żeby ten produkt naładować. Pewnie jest nienaładowany. Widzę tutaj też opcję słuchawki, więc chyba też można odebrać telefon, co jest ciekawe. Podłączę sobie ten produkt do komputera, który mam tutaj na dole. O, tutaj nie widzicie go, ale ja tutaj mam podgląd i wszystko widzę. Więc podłączę go sobie do komputera i podładuję delikatnie. Pojawiła się czerwona lampeczka, nie widzicie jej, ale okej, ładuje się. Jaka jest instrukcja obsługi? Głośnik Rossmann Waterproof Speaker. Jest przeznaczony do wszystkich smartfonów z funkcją Bluetooth. Słuchaj muzyki w łazience bądź na dworze. Odbierz telefon za pomocą wbudowanego głośnika. Głośnik jest wodoodporny na pryskającą wodę. Czyli chyba nie jest wodoodporny na po prostu zanurzenie, tylko na wodę, która pryska. Więc okej, podładujemy ten produkt i sprawdzimy go w łazience, jak będzie działał. Okej, jesteśmy pod prysznicą. Ostatnio bardzo często jesteście pod moim prysznicem, więc przyczepiłam głośnik. Całkiem dobrze się przyczepił, prysznic jest wilgotny, a on dobrze się trzyma. Jeżeli chodzi o podłączenie go do telefonu, to było naprawdę dziecinnie proste. Zawsze boję się takich rzeczy, ale to naprawdę nie było nic trudnego, dwa kliknięcia. I teraz sprawdźmy, jak odtworzy mój filmik, więc kliknę sobie na jakiś. Witajcie kochani, tu Adrianna. Dzień, zapraszam Was. To on działa. Niesamowity film, a będzie. Natomiast on tutaj nie ma żadnego miejsca ani guziczka, żeby podgłosić, więc chyba to trzeba robić na telefonie. Sprawdźmy może teraz, czy będzie działał, jeżeli obleję go wodą, więc znowu włączę jakiś filmik. 5 minut temu, i polewam go wodą. Ostro. Chyba to pod makijaż rzeczywiście coś no, daje? Na razie. Pomieszam sobie to. Słuchać normalnie, nic się nie dzieje, więc chyba jest okej. Okay. Dźwięk też jest okej, okay, jest delikatnie przytłumiony, ale jest raczej dobrze. Tutaj przestało grać nie dlatego, że głośniej, tylko że ja straciłam po prostu zasięg. I sprawdzimy teraz, czy zadzwoni. Kochanie, zadzwoń do mnie! Czekamy, 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 zobaczymy, czy da radę zadzwonić, więc uwaga, czekamy, aż się wreszcie zadzwoni. I jest! I dzwoni, i odbieramy. Halo, kochanie! Mówisz do głośnika. Halo? Dzień dobry. O, cześć. To ty, kochanie? Zamówiła pani Ubera? Nie, to ty, kochanie, wiem, widzę. Dobra, dzięki, okej, okay, głośnik działa. Padł mi ten głośnik troszeczkę, chyba za bardzo go oblałam. Ale wiecie, z grubsza działa, jest fajny, więc daję mu kciuka w górę. Dzień dobry! O, nie połączyło się. Jak to włączyć? Choć szczerze powiedziawszy, był troszeczkę drogi, dlatego że kosztował 50 zł, ale działa, więc daję mu moją rekomendację. I tak, kochani, ja Wam dziękuję bardzo za ten test. Mam nadzieję, że Wam się spodobał. Jeżeli chodzi o zwycięzcę tego testu, to jest jednak nim ten produkt. Ja wiem, że jest to coś takiego małego, ale wydaje mi się, że jest naprawdę przydatne, poza tym jest tanie. Ja widziałam już tego typu produkty, ale w internecie nie chciało mi się zamawiać, były drogie, a tutaj takie małe coś kosztujące 12 zł, a ułatwia życie. Dziękuję Wam za uwagę, za to, że byliście ze mną. Jeżeli ten odcinek Wam się podobał, to proszę zostawcie kciuka w górę, zasubskrybujcie kanał, zajrzyjcie na mojego Instagrama, zajrzyjcie także na mój poprzedni film, na pewno Wam się spodoba. A ja już się z Wami żegnam. Pa, pa, pa! I do zobaczenia!